zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, mamy 9 czerwca 2018 roku i ten film będzie dotyczył twórczości pana Krzysztofa Karonia, więc są to filmiki dostępne na YouTubie, więc może najpierw pytanie, kim jest Krzysztof Karoń? Więc pierwszy raz zetknąłem się z twórczością pana Karonia z pół roku temu albo i dawniej, więc jakoś tak właśnie, czy jakiś antykomunista wklejał linki do jego wykładów, czy też po prostu filmiki, które ja wrzucałem, no to gdzieś tam obok właśnie, jako polecanych na YouTubie, jako filmy podnoszące podobną treść, czyli marksizm, historia komunizmu, no to już jakiś czas temu z twórczością pana Karonia się spotkałem, no ale to, co widziałem, to widziałem różne wykłady właśnie do publiczności. No i to, co mnie dziwiło, to, że jakaś taka chęć różnych antykomunistów, którzy komentują mój kanał, a musisz koniecznie odnieść się tutaj do Krzysztofa Karonia. Krzysztof Karoń to geniusz, on już tutaj wszystkich pozamiatał na terenie marksizmu. Już właściwie wystarczy, że jego obejrzysz i już właściwie możesz zamilknąć. No i jak oglądałem te różne wykłady właśnie do publiczności, no to widziałem, no, że właściwie przede wszystkim tych wykładów się nie da słuchać, więc ten Krzysztof Karoń, sposób jego mówienia jest taki strasznie wolny, strasznie jakoś taki niesprecyzowany. Nawet jak dostaje jakieś pytanie od publiczności czy pytanie od prezentera, to on mówi zupełnie na inne tematy, więc jeśli się tutaj posłucha samego Karonia, no to on wprost mówi, że on jakby się prezentuje jako antykomunista. No i on mówi, a bo to źle, że większość polskich antykomunistów to oni nie znają marksizmu, bo marksizm to jest największym wrogiem. I właśnie, więc trzeba znać wroga, trzeba znać marksizm. No i mnie to cieszy, no bo jeśli rzeczywiście pan Karoń ma rację, i to znaczy większość polskich antykomunistów nie zna marksizmu i jedynym antykomunistą, który zna marksizm właśnie jest Krzysztof Karoń, człowiek, który na żywo nie jest w stanie się poprawnie wysłowić, to znaczy on jest w stanie się poprawnie wysłowić, ale on to mówi w taki sposób, że tego się nie da słuchać po prostu. No, normalny człowiek przyzwyczajony do jakichś tam filmików na YouTubie, no to po prostu jakieś takie pauzy trwające czasami 20 sekund, że on się tak skupia, Marks i czeka. I czeka. I ludzie nie wiedzą, co on. I on później kontynuuje i kontynuuje. Więc w ogóle uznałem, że to jest jakiś żart odnoszenia się do takiego człowieka. To znaczy, inna sprawa, to jest tak, pan Karoń jest osobą dużo starszą ode mnie. Znaczy, nie wiem, czy aż dużo starszą. Więc ja nie chcę być tutaj oskarżony jako osoba, która naśmiewa się ze starszych. Że to są argumenty poniżej pasa. Ale jeśli chodzi o antykomunistów, to właśnie niedawno widziałem taki wykład dotyczący upadku Związku Radzieckiego i tam właśnie główną tezą, jedną z głównych tez antykomunistycznych było to, że że Związek Radziecki upadł dlatego, bo miał charakter właśnie taki stetryczały, że był Breżniew, to ledwo się ruszał, że żeby tam wystąpić publicznie, to musiał być nafaszerowany właśnie jakimiś narkotykami, a po Breżniewie przyszedł Andropow, jeszcze starszy, a po Andropowie przyszedł Czernienko, kolejny dziad i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze pamiętam różne niesmaczne żarty dotyczące ostatnich miesięcy życia Fidela Castro, więc właściwie antykomunistą nie są obce jakieś tam wyśmiewanie się z osób starszych. Ja tutaj raczej takich argumentów nie chcę tutaj używać, ale jednak ja bardzo chętnie właśnie wystąpił tutaj obok pana Karonia. Na YouTubie jest to zdecydowanie antytalent, człowiek, który nie dość, że wysławia się w sposób usypiający, no to jeszcze on nie jest w stanie polemizować, on się bardzo szybko denerwuje, wystarczy mu zadać jakieś niewygodne pytanie, jakiś skąśliwy atak i on od razu traci panowanie nad sobą, więc to jest idealny kandydat do debaty, idealny właśnie, gdybym ja właśnie będę kontynuował, ja rozumiem, że pan Karoń właśnie jako specjalista od marksizmu prędzej czy później zajmie się twórczością towarzysza Michała,
a już na pewno będzie się musiał nią zająć, jak rozpocznie się kampania prezydencka w roku 2020. W tych wyborach zamierzam kandydować, więc może dojdzie do takiego pojedynku, więc ja już tutaj na ten pojedynek czekam. No jeszcze uzasadniając jakieś takie moje argumenty poniżej pasa, no mogę powiedzieć, że pan Karoń jest specjalistą od argumentów poniżej pasa, to znaczy on oskarża różnych ludzi wywodzących się z marksizmu o kazirodztwo, o promowanie kazirodztwa, o promowanie pedofilii. No dobrze, towarzysze, więc mniej więcej zaprezentowałem wam moją wiedzę na temat Krzysztofa Karonia sprzed pół roku. I gdyby jakby cała twórczość ograniczała się do tych wykładów do publiczności, to bym w ogóle tego tematu nigdy nie podjął, po prostu szkoda czasu. Szkoda czasu, i tutaj jakiś antykomunista, który w tej chwili to ogląda, mógłby pomyśleć, a to ja też tutaj nagram jakiś filmik antykomunistyczny, to ze mną też zrobisz polemikę. No, jest tylu antykomunistów w Polsce, więc każdy miał robić polemikę, szkoda czasu. Ale jednak, dlaczego ja się tym Karoniem zajmuję? Więc trzeba powiedzieć, że o ile Karoń beznadziejnie występuje na żywo, po prostu nie ma talentu, ale dobrze. Ale za to przygotował kilka filmików, on bardzo dużo filmików zrobił i wśród tych dużej ilości filmików z Karoniem jest kilka, które mogę polecić. Nie polecić ze względu na treść, ale przynajmniej na formę. Jako tako jest tam wykład spójny, to znaczy widać, że on tam siedzi, nagrywa te filmiki sam, siedzi przy kamerze, czyta, ewidentnie widać, że właśnie wgapia się tutaj w jakieś kartki czy w monitor i czyta po prostu. Ale mamy tutaj więc pierwsza rzecz i taka główna, do której tutaj się odniosę, to jest 5- czy 6-odcinkowa właśnie historia marksizmu. Łącznie jest to 6 godzin właśnie słuchania wykładów Krzysztofa Karonia, więc to jest podzielone na 5 części, z tym, że trzecia część jest podzielona na 2, więc właściwie jest to 6 odcinków godzinnych. Ja, towarzysze, w ciągu ostatniego tygodnia tego słuchałem, to naprawdę czekam na jakieś wyrazy współczucia, wyrazy tutaj, gratulacje, że ja przez to przebrnąłem, ale muszę powiedzieć, że to w odróżnieniu tych wykładów do publiczności, to się da słuchać, to się da oglądać. Tam jest pełno różnej faktografii. Inna sprawa jest to, że ja później się tym zajmę i pokażę, że jest to pełne różnych kłamstw, przeinaczeń czy coś, ale przynajmniej jest tam jakiś wykład spójny. Więc są tam różne fakty, to jakoś idzie. Dobrze, i teraz może już przejdę właśnie do tej historii marksizmu. Więc tutaj jakoś... właściwie są to dwa słowa, historia, marksizm, więc ja jestem tym zainteresowany, po pierwsze jako marksista, po drugie jako historyk. I może przejdę tutaj najpierw do analizy tego tematu jako historyk. Więc jako historyk z wykształcenia, osoba o uprawnieniach nauczycielskich, więc antykomuniści, młodzi antykomuniści, którzy oglądacie ten kanał, pamiętajcie, że ja kiedyś mogę wrócić do Polski. I jak wrócę do Polski, to ja mogę trafić właśnie do twojej szkoły i będę ciebie w sposób stalinowski terroryzował właśnie tutaj znajomością marksizmu. Właśnie jako ten nauczyciel mogę powiedzieć, że bardzo często metoda nauczania historii jest przedstawiana w taki sposób, że jest jakiś podręcznik do historii i tam jest część poświęcona historii Polski i historii powszechnej. I to jest taka metoda właśnie typowa dla różnych krajów europejskich. Podobnie to wygląda we Francji, to znaczy, że jest część dotycząca Polski i jest część dotycząca historii powszechnej i człowiek, który czyta tą część dotyczącą historii powszechnej, on ma jakąś taką nadzieję, że wszyscy powinni znać taką samą historię powszechną. Jako ja tutaj, jak przejrzałem podręczniki historyczne francuskie, to już widzimy, że innej historii powszechnej uczą się Francuzi, innej uczą się Polacy. Sztuka napisania obiektywnego podręcznika do historii jest mniej więcej taka, żeby ten swój własny kraj przedstawić na tle całego świata jakoś w sposób obiektywny, jako tam jakąś taką część odpowiadającą, żeby jakoś nie wywyższać specjalnie swojego kraju. Niestety jest to zadanie, które w Polsce się nie udaje, przynajmniej w tej chwili.
we Francji też się nie udaje. No ale no, to jest taka dobra metodologia, żeby zrozumieć, no, dlaczego cała ta historia marksizmu pana Caronia no, to, no, nie spełnia swojej roli. No bo gdyby pan Caron właśnie w 6-godzinnym wykładzie dotyczącej historii marksizmu, on jako antykomunista, jako wróg marksizmu zaprezentował w sposób uczciwy prawdziwą historię marksizmu, no to rzeczywiście no, ja bym mógł powiedzieć, dobrze, nie zgadzam się, ale przynajmniej doceniam tutaj no, trud, wysiłek, jednak jest to wysiłek popularyzatorski. Nawet ja skorzystałem właśnie tutaj z wykładów Caronia. No, przykładem jest właśnie tutaj audiobook, który wczoraj opublikowałem na kanale z Polem Lafargiem. Właśnie prawo do lenistwa, no on, Caron powołuje się na tego Lafarga właściwie co 5 minut. Co 5 minut w tej historii marksizmu to wraca ten kwestia tego Lafarga, więc no ja ten tekst czytałem z 15 lat temu, ale zupełnie o nim zapomniałem. Skłoniło mnie to do tego, żeby jeszcze raz tego Lafarga przeczytać i uznałem, no, bardzo dobry tekst. Bardzo dobry tekst, pasujący idealnie w tej chwili do dyskusji o skróceniu czasu pracy, więc nagrałem audiobook, więc są korzyści i ja mogę wam powiedzieć, towarzysze, że ileś tych rzeczy, no jak sobie tak będziecie oglądać tą historię marksizmu i to tak trzeba dzielić na co 15 minut, no żeby tak oglądać 15 minut, później odetchnąć, bo zbyt długo właśnie oglądanie Caronia, no to jest jakby powoduje zasypianie. No ja mogę powiedzieć, że później po obejrzeniu tej historii marksizmu starałem się obejrzeć kilka innych filmików, które on nagrywa, właśnie takich filmików, że on właśnie mówi do kamery i prezentuje jakiś pogląd, więc on ma tam jakiś taki cykl historia wiedzy społecznej, czy jakoś tak. To są filmiki tam załóżmy 20-30 minutowe. No ja często właśnie wracając z chłodni, siadam przed komputerem, zakładam słuchawki i jak to oglądam, no to w pewnym momencie zasypiam. No. Zasypiam i to, co mnie budzi, ostatnio właśnie tak mało co z krzesła nie spadłem, że zasnąłem przy wykładach Caronia i on na końcu właśnie ma tutaj takie wejście z tego We Are The Champion Queens. Więc on tam właśnie cicho mówi, a w pewnym momencie takie We Are The Champion. O, i to jest takie właśnie obudzające. Aha, dobra, przez pewien cały wykład. No ale no, jest to ciężkie. No dobrze, no więc po tym jakby długim wstępie przejdźmy do treści. Więc jakby tutaj co do samej treści, to ja mogę powiedzieć, towarzysze, że z tej 5-6-odcinkowej historii marksizmu pierwszy i drugi odcinek on jako tako spełnia swoją rolę. To znaczy rzeczywiście Caron prezentując no, prehistorię marksizmu i myśl samego Marksa i pierwszych socjalistów, on jako tako tutaj wywiązuje się ze swojego zadania i ja mogę tutaj dla różnych właśnie towarzyszy oglądających mój kanał polecić, chcecie czegoś wiedzieć o początkach marksizmu, to możecie obejrzeć tego Caronia. Oczywiście ja się z nim nie zgadzam, są tam różne rzeczy, które są głupie i tak dalej, ale przynajmniej ma to jakiś sens. Więc właściwie co do tych pierwszych dwóch odcinków to nie będę się wypowiadał. Ja się wypowiem na temat całej koncepcji właśnie w późniejszych odcinkach, bo to co jest później to już jest właśnie takie, znaczy to już jest wkład Caronia, właśnie w tak zwaną historię marksizmu. No i tutaj trzeba powiedzieć, że jest to jego wkład, gdyż to, co on prezentuje jakby w pierwszych dwóch odcinkach, to w żaden sposób nie jest oryginalne. Takich książek czy różnych materiałów do historii marksizmu jest mnóstwo, więc on po prostu to, co wziął, to przeczytał, jakby wrzucił do internetu. No ale on tutaj właśnie no, te ostatnie odcinki to już jest jego własny wkład. Aha, no jeszcze tutaj taki wstęp, taka dygresja. Po co ja w ogóle tym Caroniem się zajmuję? No, no więc no, poza tym, że właśnie no, nagrał tą historię marksizmu, no to no, no jakby no, cel jest taki, no, że Caron jest popularny. Te niektóre filmiki z jego udziałem, no to mają tam sporo wyświetleń, ma sporo fanów, sporo komentatorów, więc no, ja tutaj otwarcie mówię, że celem jakby jest pasożytowanie na popularności Caronia i
I wypromowanie w ten sposób kanału. Czy ktoś może powiedzieć, o, a ty jesteś w sposób nieuczciwy, wymyśliłbyś coś swojego. Nie, ja robię dokładnie to samo, co Karoń. Gdyby pan Karoń właśnie usiadł przed kamerą i powiedział, to ja będę opowiadał o swoim życiu, to mnie by to nigdy nie interesowało, nigdy bym tego nie obejrzał. Pan Karoń wylansował się jako specjalista od marksizmu, pasożytuje na marksizmie, żeby tutaj właśnie się wylansować na YouTubie. No więc ja będę tutaj pasożytował na Karonie, właśnie on jako antymarksista, ja jako antykaroniowiec. No dobra, towarzysze, więc wyobraźcie sobie, że pewnego dnia chcę napisać książkę, wielkie, wielotomowe dzieło, właśnie Historia Świata. I to dzieło by liczyło, nie wiem, 3000 stron. Ja w tych 3000 stron bym napisał no, pół strony właśnie o historii starożytnego Egiptu, no pół strony bym napisał o historii starożytnego Rzymu, ze jedną stronę o historii starożytnej Grecji i tak dalej, i tak dalej. Łącznie na jakąś taką ogólną historię powszechną bym poświęcił ze 30-40 stron. Mówię o wielkiej pracy, mającej właśnie tutaj charakter no, wielotomowy, jakieś 3000 stron, a ja bym no, tutaj te główne tematy ograniczył właściwie tutaj na początku, a cała reszta dotyczyłaby historii no właśnie województwa mazowieckiego. No bo większość życia właściwie do pierwsze 20 kilka lat swojego życia spędziłem w województwie mazowieckim. Właściwie nigdzie nie podróżowałem, nigdzie nie jeździłem, więc moje oczy tylko widziały województwo mazowieckie i po prostu cała reszta dotyczyłaby właśnie mojej historii województwa mazowieckiego. I wtedy od razu pojawia się pytanie, no dlaczego to ktoś by kupił tą książkę, chciałby dowiedzieć się czegoś o historii świata i zamiast dowiedzieć się o historii świata, poznałby historię Mazowsza. On by się czuł zawiedziony, czułby się oszukany i powiedział, no kurde, no facet, jesteś nieuczciwy, no. Ty tutaj właśnie, ja kupiłem twoją książkę, wydałem kasę, poświęciłem czas, żeby poznać historię świata, a ty mi tutaj sprzedajesz jakąś historię Mazowsza. Ja nawet mogę, mi się podoba ta historia Mazowsza, no nawet ciekawie rzeczy napisałeś właśnie, a że tutaj na Mazowszu to jest miasto Warszawa, przez które przepływa rzeka Wisła i jakieś takie różne pierdoły, to nawet jest ciekawe, no tylko co to ma wspólnego z historią świata? No i podobnie rzecz wygląda no, z tą historią marksizmu właśnie Karonia, no, że Karoń jako osoba chyba dobrze mówiąca po niemiecku i orientująca się w tym świecie niemieckim, no to on właściwie całą tą swoją historię marksizmu poświęcił Niemcom i Europie Zachodniej i różnym rzeczom, które się tam działy po II wojnie światowej. Więc tak, no jeśli ktoś oczekuje, że... Więc on to chyba uzasadnia w ten sposób, no, że no, marksizm narodził się w Niemczech i w ogóle jakby tutaj początki tego narodziły się właśnie w Europie Zachodniej, więc jest to jakoś uzasadnione, że ja właściwie no, całą historię marksizmu sprowadzę do tego, co się działo w Niemczech. No. Otóż no, jest to nieuzasadnione. Marksizm narodził się w Europie Zachodniej, ponieważ w Europie Zachodniej narodził się kapitalizm. To normalne jest, że właśnie no, kapitalizm no, postępował, rozwój tego kapitalizmu był powolny. Najpierw narodził się w Anglii, później we Francji, później w Europie Zachodniej i właśnie tam powstały pierwsze ideologie no, socjalistyczne, marksistowskie. Tylko problemem jest to, że prędzej czy później kapitalizm stał się systemem ogólnoświatowym i myśl marksistowska stała się także myślą ogólnoświatową. I to, że właśnie w iluś różnych krajach powstały silne ruchy marksistowskie, silne partie komunistyczne, te partie przeprowadziły rewolucje, trwały tam ileś różnych, dochodziło do różnych dyskusji, różnych... Tego wszystkiego no, z pracy Karonia się nie dowiemy. No, my tam się niczego nie dowiemy właściwie o różnych tutaj debatach marksistowskich, jakie miały w Związku Radzieckim. Nie dowiemy się od pana Karonia no, niczego właściwie na temat rewolucji chińskiej, niczego na temat myśli Mao Tse-tunga, niczego na temat właśnie myśli Kim Jong-ila, Kim Il-sena, tutaj kwestii koreańskiej. Nie dowiemy się niczego na temat Wietnamu, na temat Ho Chi Minha i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby temat azjatyckich rewolucji w ogóle dla pana Karonia nie istnieje. Dla pana Karonia nie istnieje też temat właśnie
rewolucjach w krajach Ameryki Łacińskiej. Nie dowiemy się, kim był Fidel Castro, kim był Che Guevara, co to była rewolucja kubańska, czym były różne ruchy partyzanckie właśnie w Ameryce Łacińskiej. Nie dowiemy się w końcu całej wielkiej dyskusji w ruchu marksistowskim dotyczącej właśnie Salvadora Allende, czy droga właśnie tutaj socjalistów chilijskich, że można pokojowo zbudować socjalizm właśnie poprzez wybory, tutaj zdobyć władzę i tak dalej, i tak dalej. Nie dowiemy się niczego właśnie na temat tego, co się działo w Afryce, nie dowiemy się, kim był Thomas Sankara, nie dowiemy się i tak dalej, mógłbym godzinami wymieniać. Więc to, dlaczego się tego nie dowiemy, no pan Karoń sam zresztą o tym wielokrotnie mówi i to, co mówi, jest największym zarzutem przeciwko Karoniowi, to znaczy pan Karoń wielokrotnie mówi, że mnie interesuje cywilizowany świat. Cywilizowany świat, czyli de facto tutaj czuć śmierdzi takim rasizmem, no, że Karoń pogardza tym, co się dzieje poza Europą, jako właśnie miejscami, gdzie tej cywilizacji nie ma. No, jest to z jednej strony ohydne, jako właśnie no, taki przejaw rasizmu, coś, co mi się bardzo nie podoba. Jeszcze gdyby ten rasizm był uzasadniony w tym sensie, że załóżmy, no, tak jak ten rasizm w III Rzeszy, to on przynajmniej był prezentowany w taki sposób, no, że jest sobie jakiś tam właśnie na tych plakatach w III Rzeszy przedstawiany jakiś taki silny, dobrze zbudowany Aryjczyk, piękny blondyn. No i tutaj obok właśnie jakiś tam, nie wiem, jakiś pokraczny murzyn właśnie z jakąś dziwnym spojrzeniem, brzydki i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli my spojrzymy na pana Karonia i porównamy go z jakimś tam przedstawicielem innej rasy, no to my raczej zobaczymy, no, że pan Karoń nie ma żadnych powodów, żeby tutaj mówić o wyższości rasowej rasy białej, no. No, ale dobrze, no, my może moglibyśmy, no, pan Karoń mógłby przede wszystkim powiedzieć, no, jakim sprzętem on nagrywa swoje filmy, no. Czy jest to sprzęt wyprodukowany w Europie? Czy jest to sprzęt wyprodukowany w Polsce? Bo on mówi cały czas o wyższości cywilizacyjnej, że o, mnie tutaj interesuje właśnie kraje cywilizowane. A czy kraje cywilizowane w takiej Polsce, na przykład, to one produkują twoją kamerę? Twój laptop? Nie, one są produkowane w Azji. I chociażby dlatego mówienie o jakiejś wyższości technologicznej w tej chwili Europy nad Azją, no to świadczy o ignorancji pana Karonia. Tak jak powiedziałem, no, nie dowiemy się jakby z historii marksizmu pana Karonia niczego dotyczącego właśnie ruchów rewolucyjnych, myśli marksistowskiej w krajach trzeciego świata. Tutaj mógłbym jeszcze wspomnieć o postaci bardzo ważnej, na przykład pana Guzmana z Peru, twórcy Czerwonego Szlaku, i tak bez końca wymieniać właśnie, a Karoń nie słyszał o tym, nie powiedział o tym, nie powiedział. Nie no, dla tutaj potrzeb tej prezentacji, no, to wystarczy powiedzieć, że pan Karoń po prostu jest rasistą, który uważa, że zajmowanie się różnymi marksistami, którzy nie mają właśnie białego koloru skóry, to jest, go całkowicie nie interesuje, oni nie są jakby cywilizowani. No dobrze, no ale nawet jakbyśmy my się mieli skupić właśnie na Europie Zachodniej i na Stanach Zjednoczonych, czyli tych miejscach, którymi Karoń rzeczywiście się zajmuje, no to nawet w tych miejscach miały miejsce różne spory, różne dyskusje, przede wszystkim w zorganizowanym ruchu robotniczym, w partiach komunistycznych, a także w różnych grupach, które nie miały charakteru robotniczego, ale jednak no, miały tutaj duży wpływ intelektualny, te wszystkie środowiska właśnie trockistowskie. Jest tego naprawdę, tych organizacji jest mnóstwo, jest mnóstwo różnych podziałów. No, Karoń w ogóle tym się tematem nie zajął. Jednym słowem, no, pod siódmym tematem właśnie historii marksizmu mamy tutaj właściwie pod tą historią marksizmu pewien wycinek, i to bardzo wąski wycinek, no tak właśnie tutaj dla porównania, no to tak jak mamy historię świata i takim wąskim wycinkiem jest województwo mazowieckie, czy nawet można by to jeszcze jakoś tutaj zmniejszyć właśnie, że właściwie no taki sulejówek, no, że właściwie historię świata to już nawet nie województwo mazowieckie, ale to by była tylko historia sulejówek, czy może dla pana Karonia lepszym przykładem będzie Tworki właśnie, więc napisać wielką historię Tworek liczącą 3000 stron i później to sprzedać jako historia świata od początku do dzisiaj.
No dobrze, więc właściwie nie wchodząc póki co w treść, no właściwie już w tej chwili mam nadzieję, że wam wykazałem, towarzysze, jaki jest główny błąd pana Karonia, że pan Karon jest tchórzem. Jest tchórzem, bo on po prostu nie zajął się tematami, które go przerastają. No, ja czekam, może pan Karon właśnie kiedyś nagra jakiś inny cykl, tylko że przy tym jego stylu, powolnym stylu wypowiedzi, jeśli on takiemu Sulejowkowi poświęcił 6 odcinków godzinnych, to historia marksizmu, no to by chyba, no nie wiem, to by miliony godzin trwało, no nie wiem, kto by to obejrzał, no. Dobrze, więc teraz skupmy się na drugiej kwestii metodologicznej. Drugi błąd pana Karonia, to znaczy on podchodzi do tej całej historii marksizmu z pewną tezą. No i ta teza mniej więcej jest taka, że światem rządzą komuchy. I tutaj właśnie no, trzeba to zrozumieć, że on to adresuje do polskiego odbiorcy. Do polskiego odbiorcy, gdzie w Polsce głównym tutaj właśnie epitetem takim, no, żeby kogoś właśnie obrazić, to jest, mówimy, ty komuchu, ty SB-ku, tam twoja rodzina, twój ojciec był w SB, twoja matka była w partii, tutaj jesteś tam, nie wiem, jakimś resortowym dzieckiem. Więc jednym słowem w Polsce marksizm, marksista to jest epitet, chcemy kogoś obrazić, tak mówię. No i pan Karoń właśnie zrobił tą swoją historię marksizmu, żeby obrazić unijne elity, które właśnie oskarża o marksizm. Więc to jest jego główna teza, że no, w dawnych czasach mówiło się, że światem rządzą Żydzi, jakieś żydowskie spiski, jakieś tutaj protokoły mędrców z Syjonu, albo masoni, albo inni, no więc było ileś różnych teorii spiskowych, kto tam rządzi światem. No, w przypadku pana Karonia światem rządzą komuchy. No i jakby no, te pozostałe 4 odcinki, no to właśnie mają dowodzić tej tezy. Więc jaki jest jego dowód? Więc on tutaj przedstawia kilka postaci, które właśnie mają jakiś tam wpływ na obecną Unię Europejską i on tutaj wyciąga właśnie jako dowód ich rodowód marksistowski, że oni jako dzieci tam, no to gdzieś tam otarli się o ruch marksistowski, ruch komunistyczny. No więc jest to kolejne jakby takie nieuczciwe podejście, no bo ja na tej samej podstawie mógłbym na przykład przeprowadzić dyskusję właśnie, zrobić taką prezentację religijną i powiedzieć, że tutaj właśnie no, cała historia, właśnie wszystkie te konflikty religijne to się sprowadzają właśnie do konfliktu Lenina z Kautskim. No bo tutaj Lenin to właśnie wychował się w rodzinie prawosławnej, że jako młody był ochrzczony na prawosławie, z kolei Kautsky tam wychował się w Niemczech, więc pewnie jakiś katolicyzm czy protestantyzm i tak dalej, więc ileś tych różnych komunistów, którzy właśnie jako dorośli, dojrzali ludzie, stali się zadeklarowanymi komunistami, marksistami i przeprowadzali rewolucję właśnie, nie chowając swoich poglądów, jasno mówili, tak, jestem komunistą, to, że jako dzieci nieświadome bardzo często ktoś za nich podjął decyzję, że ty tutaj właśnie urodziłeś się w Rosji, to będziesz prawosławny, ty urodziłeś się w Polsce, to będziesz katolikiem, ty urodziłeś się w kraju protestanckim, to będziesz protestantem, ty urodziłeś się właśnie w środowisku muzułmańskim i tak dalej, więc on, no tutaj jakby idealną i taką ulubioną postacią pana Karonia jest niejaki Spinelli, więc jest to jakiś właśnie włoski działacz, który był komunistą, później został trockistą, no a później stał się wielkim zwolennikiem właśnie integracji europejskiej i że to ten Spinelli właśnie jest autorem jakiegoś manifestu z Ventotene, który jest jakimś takim kluczem do integracji europejskiej. Ten Spinelli ma tam swoją jakąś salę, jakąś grupę w Parlamencie Europejskim, że właśnie są. No i on właśnie tutaj się dziwi światu, a dlaczego nikt nie wie, że ten Spinelli jako młody to był marksistą. Więc główna teza Karonia jest taka, że właśnie on tam przedstawił całą tą historię mniej więcej ruchu marksistowskiego od czasów manifestu komunistycznego.
No i tam właśnie, że są takie fazy wzlotów i upadków, więc są między innymi lata 60., kiedy to klasa robotnicza w krajach europejskich właśnie powiedziała, że ona nie chce rewolucji. No i właśnie wtedy marksiści zmienili taktykę i ich taktyka jest taka, że wyrzeczenie się oficjalnego marksizmu, czyli odejście od tej takiej wizji, jaka jest właśnie zaprezentowana w manifestie komunistycznym w ostatnich zdaniach, że komuniści uważają za niegodne ukrywanie swoich tutaj celów i zamiarów, mówią otwarcie, że i tak dalej, i tak dalej. Więc no, teza Karonia jest taka, że w latach 60. komuniści się zmienili i zaczęli ukrywać swoje poglądy. Uznali, że w ten sposób łatwiej będzie realizować program komunistyczny, właśnie ukrywając się, wchodząc w instytucje, właśnie w instytucje jakieś naukowe, w instytucje państwowe. No i efekt jest taki, że dzisiaj właśnie Unia Europejska jest wielkim kołchozem socjalistycznym, którym rządzą marksiści. No więc już jakby na pierwszy rzut oka, no, dalsza polemika z czymś takim, no, jest to bredzenie starego dziada, który po prostu, no, stawia tezę niczym nie popartą. No wiadomo, przecież no, wystarczy zobaczyć to, co się dzieje, jaka jest polityka Komisji Europejskiej, jest to neoliberalizm, wspieranie wielkich korporacji. No ja w każdym razie uważam, że jeśli jakiś antykomunista rzeczywiście chce zrobić historię marksizmu, no to powinien to robić w sposób uczciwy i rzeczywiście zajmować się tymi marksistami, którzy nie wstydzili się swoich poglądów, czy... no bo tutaj jest jakby no, najbardziej dyskusyjną tezą jest u Karonia, to jest to, że on... Bo jeśli ja podałem przykład właśnie działaczy komunistycznych, którzy wychowali się w tradycji chrześcijańskiej, to oni przecież jasno powiedzieli, no, że wychowaliśmy się jako dzieci w tradycji chrześcijańskiej, zerwaliśmy z tą tradycją i teraz jesteśmy komunistami. No. I wielu tych ludzi właśnie, którzy kiedyś tam jako młodzi, jako nastolatkowie otarli się o marksizm, oni później oficjalnie się tego marksizmu wyrzekli. Więc właściwie dla wszystkich jakby sprawa była oczywista, to wyrzeczenie się marksizmu było tym, właśnie otworzyło im drzwi do późniejszej kariery. No. Karoniowi to nie wystarcza, on nie wierzy w szczerość właśnie tych ludzi, on twierdzi, że oni wcale się tego marksizmu nie wyrzekli, że oni do dzisiaj tymi marksistami są. I to jest właśnie na największy problem polemiki właśnie z człowiekiem, no, który no, my patrzymy na Unię Europejską jako właśnie na centrum europejskiego kapitalizmu, które ma ambicje do tego, żeby zastąpić Stany Zjednoczone właśnie w roli takiego głównego pasożyta światowego, w roli właśnie wrócenia do tej dawnej tradycji imperialistycznej, kiedy to Europa rządziła światem. No, wielu działaczy właśnie ludzi w Komisji Europejskiej, oni by chcieli właśnie, żeby to euro zastąpiło dolara. No, Karoń tego nie dostrzega, on tutaj i używa różnych takich argumentów no, żałosnych no, tak, dla dziecka, że mówi, o, bo tutaj no, marksistowski charakter Unii Europejskiej, on świadczy o tym, że w Rosji bolszewickiej, tutaj rząd bolszewicki to był rząd komisarzy. Rząd komisarzy i co? I co? I w Unii Europejskiej też mamy Komisję Europejską i też mamy komisarzy. Aha, czyli wniosek jest taki, że Unia Europejska to jest to samo, co Związek Radziecki. No więc jednym słowem dla tych, którzy no, chcą tak mniej więcej na szybko zrozumieć, o co chodzi Karoniowi, no to on pod pretekstem właśnie opisywania marksizmu tak naprawdę krytykuje, zwalcza Unię Europejską w obecnej postaci. I to jest to jego główny cel, to, że jakby no... Bał się, nie wiem, czy się bał po prostu ze względu na może jakąś cenzurę na YouTubie czy coś, więc bał się jakiegoś takiego frontalnego ataku na Unię Europejską, czy po prostu wybrał taką taktykę, że po prostu no, zrobi historię marksizmu i później dojdzie do genialnego wniosku, ej, słuchajcie, no, Unia Europejska jest rządzona przez marksistów i to tutaj wszystko jest jakimś wielkim właśnie tutaj marksistowskim planem. Więc co on takiego odkrył? Więc Karoń odkrył to, że Unia Europejska ma tendencję właśnie do tutaj centralizowania się. No i
I on właśnie tutaj mówi, a no bo ja jestem zwolennikiem właśnie Europy ojczyzn, żeby powstały, żeby różne kraje europejskie zjednoczyły się właśnie jako niezależne, niepodległe kraje, w którym no właśnie, i żeby to tak trwało, ale nic więcej, żeby tutaj nie następował żaden proces właśnie unifikacji tej Unii. No więc jak tutaj spojrzymy, no jest to takie myślenie życzeniowe, naiwne, no wszystkie Unie mają to do siebie, że mają charakter no, takiego postępujący. Więc no, możemy tutaj sobie wyobrazić właśnie znajomość męsko-damską czy męsko-męską, o których tutaj te wszystkie jakieś właśnie to, że pan Karoń cały czas mówi tutaj o kwestiach seksualnych, zwalcza właśnie tutaj propagandę LGBT itd. Więc skupmy się na związkach męsko-damskich, czyli załóżmy, no, że ktoś tam spotka jakąś panią, później się spotkają drugi raz, trzeci raz, później zaczną oficjalnie tutaj być w związku, później nastąpi proces jakiegoś, nie wiem, zaręczenia się, później zamieszkają razem, albo już wcześniej zamieszkali razem, dojdzie do ślubu, więc ten proces jakiejś takiej unifikacji postępuje. No. To samo dotyczy Unii różnych państw. No, Polska w historii jest raczej beneficjentem tego typu Unii, czyli no, w czasie właśnie w XIV wieku, w wyniku zagrożenia krzyżackiego, doszło do Unii między Polską a Litwą, no i ta Unia później właśnie przekształciła się, długotrwały proces właśnie w celu unifikowania tego państwa. No i było to unifikowanie państwa polsko-litewskiego, to było na kilku poziomach, więc pierwszy poziom to była polonizacja litewskich elit. To, że dzisiaj załóżmy mamy mnóstwo różnych tam, że Wilno, czyli ta stolica dawnego państwa litewskiego, to była właśnie, się spolonizowało, jest ilość tam, do dzisiaj ilość tam różnych Polaków mieszka w Wilnie. To nie w wyniku faktu, że po prostu nastąpiła jakaś wielka migracja Polaków i skolonizowali Wilno. Nie, tam doszło do procesu polonizacji elit. Oczywiście miały też miejsce migracje, ale te migracje miały miejsce, ta taka polonizacja, osiedlanie się Polaków miało miejsce na Ukrainie. No i więc tutaj, no i tak jakby, jeśli my oceniamy właśnie tą historię polsko-litewską, no to wszystko zależy od tego, czy my jesteśmy Polakami, czy Litwinami. No Polacy są bardzo zadowoleni z Unii Polsko-Litewskiej, jako właśnie taka szansa na ekspansję polskości, a Litwini wręcz przeciwnie. Oni tą Unię Polsko-Litewską odrzucają, oni właśnie są przeciwnikami. Więc tutaj nie chodzi o to, że jest jakaś obiektywna właśnie miara, że jak ktoś powie, że Unie są dobre, Unie są złe. To wszystko zależy od punktu widzenia. No, w momencie, więc w przypadku jakby miejsca Polski w Unii Europejskiej i jak to będzie postępować, no to jeśli przyjmiemy tutaj jako za wzór te procesy, jakie miały miejsce w państwie polsko-litewskim, no to najprawdopodobniej dojdzie do procesu właśnie wynaradawiania polskich elit. Już w tej chwili to obserwujemy dzisiaj właśnie w Warszawie, gdzie te wszystkie osoby pracujące w korporacjach, no to tak tutaj no, używają takiego angielskiego slangu, że nawet najprostsza rzecz to już nie mogą powiedzieć po polsku, tylko muszą znaleźć właśnie jakiś odpowiednik angielski, jako właśnie przykład pokazanie, że o, jaki jestem cool, jaki jestem trendy, jaki jestem fit, no, że tutaj mówię po angielsku, rozumiem to. Więc tutaj no, wielkie miasta właśnie mają charakter do wynaradawiania się, do tego, żeby ich elity właśnie przejmowały kulturę właśnie tutaj okupanta, no jeśli tak możemy powiedzieć o Unii Europejskiej. Jest to rzecz całkowicie normalna, to znaczy normalne jest to, że polskie dzieci w szkołach uczą się języków zachodnich, takie jak właśnie niemiecki, angielski, francuski. I normalna rzeczą jest to, że w szkołach we Francji, w Niemczech czy w Anglii nikt języka polskiego się nie uczy, nikogo język polski nie interesuje, nikogo kultura polska nie interesuje. Nie ma czegoś takiego, że właśnie no, ktoś myśli sobie, a to ja nagle tutaj zacznę uczyć się języka polskiego i ja zaszpanuję, pokażę jaki jestem fajny. No. Raczej jak ktoś
jak ktoś właśnie na zachodzie będzie się uczył, mówił takim językiem właśnie wschodnim, no to to jest raczej taki synonim obciachu. No więc właściwie ten proces wynaradawiania się Polaków można by przeanalizować na ileś różnych sposobów. No, oddzielnym tematem jest migracja Polaków. No, ja mógłbym tutaj za przykład dać rodzinę mojej żony, moją rodzinę już w tej chwili właśnie, więc no, jest rodzina mieszkająca w Anglii, są tam dzieci, dzieci mówią w języku polskim, ale ich pierwszym językiem jest język angielski. No. Jest język angielski i ja wątpię, żeby one kiedykolwiek no, wróciły do Polski, a w każdym razie no, były tutaj no, właśnie no, pięknie mówiły właśnie taką polszczyzną. Moje dzieci najprawdopodobniej będą mówić w języku francuskim i no, normalne jest, że jeśli dochodzi właśnie do takiego zjednoczenia nierównego, gdzie z jednej strony są kraje bogate, kraje oferujące socjal, kraje dysponujące no, łatwo dostępną pracą i mieszkaniami socjalnymi, no to ludzie z takich krajów jak Polska, gdzie no to wyjeżdżają i wolą mieszkać tam, wolą mieć dzieci tam, więc następuje jakiś tam proces wynaradawiania, no inną tutaj kwestią są kwestie gospodarcze. W jak wielkim stopniu Polska gospodarczo zrosła się z Unią Europejską, głównie z Niemcami. No ale to już jest temat, który no, najprawdopodobniej w pełni przeanalizują późniejsi historycy. Za lat 20-50 będą właśnie badać proces, tak jak właśnie badany jest proces wynaradawiania się litewskich elit, jakiegoś takiego zrastania się Polski z Litwą, tak będą badać pewnie właśnie wynaradawianie się Polski, Polaków właśnie w ramach integracji europejskiej, ale to nie jest i nie było nigdy dla nikogo tajemnicą. Jest to po prostu jakiś tam naturalny trend, że w momencie, kiedy dochodzi do unii między dwoma nierównymi partnerami, to partner silniejszy narzuca swoją wolę partnerowi słabszemu i tyle. Karoń, nikt nie odkrył tutaj Ameryki. No dobrze, więc to wszystko, co tutaj powiedziałem, było takim wstępem, powinienem właściwie wypowiedzieć się, a za co właściwie ten Karoń tych marksistów krytykuje, to znaczy on ich krytykuje za to, że więc on ma takie wyrażenie, wyobrażenie marksisty, właśnie takie wyobrażenie no takie satyryczne, takie, że dla niego prawdziwy komunista to jest właśnie taki hippis, który nie chce pracować, dlatego on tak bardzo się koncentruje na tym Lafargu, na tym prawie do lenistwa, żeby właśnie tutaj przedstawić tezę, że komuniści, że marksiści to jest banda nierobów, którym się nie chce pracować. No i on tutaj właśnie przyjmuje taką tezę, że właśnie dawniej marksiści to uważali, że najpierw należy wziąć władzę polityczną, a później jakby mając władzę polityczną można zmienić ideologię, narzucić ideologię nowemu społeczeństwu. No i tutaj właśnie w latach po II wojnie światowej doszło do przełomu, że oni właśnie, nowi marksiści mieli powiedzieć, że najpierw zmienimy kulturę, żeby później przejąć władzę. Więc jakieś takie odwrócenie. No i to, co mówi, więc tutaj Karoń uważa, że obecna działalność marksistów, tych właśnie, którymi on się zajmuje, no to ich celem jest zniszczenie europejskiej kultury, jest to ten marksizm kulturowy, czy marksizm antykulturowy. No i wystarczy jakby zastosować te wszystkie różne oskarżenia, jakie on tutaj właśnie stawia i mówić, no dobra, no... Jeśli to jest twoim zdaniem cecha marksizmu, to pokaż mi, gdzie ten marksizm masz w Związku Radzieckim. Gdzie masz w Związku Radzieckim ludzi, którym się nie chce pracować. Gdzie w Związku... i tak dalej, no... Więc właściwie on po prostu sam sobie wyznaczył wroga, sam sobie go nazwał i sam później jakby wziął argumenty, które, no, gdyby on wziął... chciał tutaj na ring postawić prawdziwych marksistów, prawdziwych komunistów, no to oczywiście no, cały ten jego wachlarz argumentów należałoby odrzucić, jako, bo właściwie nic by nie pasowało, no ale no, no taką przyjął metodologię, więc no, ponieważ ten filmik już trochę trwa, no to tym kwestiom kulturowym, no to poświęcę w przyszłości inny filmik. Pozdrowienia, towarzysze.